Mateusz Mykytyszyn, rzecznik prasowy Zamku Książ w Wałbrzychu. Święto Kwiatów trwa od 9 rano. Proszę opowiedzieć o imprezie. Przez 5 dni, od 1 do 5 marca, największy festiwal florystyczny w Polsce zaprasza do Zamku Książ w Wałbrzychu. Od godziny 9 do godziny 19 wieczorem możemy podziwiać aranżacje florystyczne przygotowane przez najlepszych florystów z kraju, ale także z zagranicy. W tym roku tematem przewodnim jest Książ Serce Europy. Dlatego też salony, komnaty zamkowe, ale także korytarze udekorowane są instalacjami kwietnymi nawiązującymi do poszczególnych krajów europejskich. I także poznajemy animatorów przebranych za słynnych Europejczyków, czyli Abbe. Abba reprezentuje Szwecję, Rumca jest Ichanka Czechy, a Górnik i Krakowianka Polskę. Te osoby gdzieś się snują po zamku? Tak. Każdą z tych osób, każdego z tych znanych Europejczyków, bo tam jest i Gavroche, i Maria Antonina, i Posejdon, i Atena, symbolizujący Grecję. Chcemy, żeby świętować radośnie tą 20. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, bo dzięki temu także zamek bardzo zyskał. My przez ostatnie 20 lat zyskaliśmy ponad 22 miliony środków europejskich na remonty, na niezbędne renowacje tutaj w Książu. Mhm. Układanie tych dzieł sztuki trwa już od dłuższego czasu. Tak, to jest wielka akcja. Ona trwa, tydzień przygotowania trwają przed otwarciem oficjalnym festiwalu. Nawet to układanie tego dywanu to trwało do późnych godzin wieczornych kwiatowego. Zresztą to są bardzo pracochłonne i czasochłonne instalacje. Widać, ile w nich jest kwiatów, i to świeżych, i także roślin ozdobnych. To wszystko zajmuje czas, a my chcemy, żeby Zamek Książ się prezentował jak najpiękniej podczas majówki. Ile w zeszłym roku przyjechało do Was na to święto gości? Bo ja w tej chwili przebijałem się przez tłumy. No, mieliśmy w ubiegłym roku ponad 20 tysięcy gości. Wiemy już, że w tym roku będzie więcej, ale jesteśmy przygotowani na każdą liczbę turystów. Ruch turystyczny odbywa się bardzo płynnie. Także polecamy zakupienie biletu przez internet, bo to upoważnia do szybszego wejścia, zaoszczędza nam stanie w kolejce, także polecam tę formę zakupu. Ktoś, kto tutaj przyjedzie, wejdzie, na co powinien zwrócić uwagę? Gdzie się powinien udać? Co obejrzeć? Trzeba przede wszystkim zobaczyć pierwsze, drugie, trzecie piętro, gdzie mamy instalacje, które są inspirowane poszczególnymi krajami, ale także miastami europejskimi, na przykład włoskie gelato, lody zrobione z kwiatów, czy przepiękna Wenecja, którą można zobaczyć w Salonie Złotym i w salonach sąsiednich na trzecim piętrze. Brukselę z kolei zobaczymy w sali Maksymiliana. Etnę na przykład w Salonie Zielonym. Także wiele europejskich odniesień, znanych z popkultury miejsc, warto je zobaczyć w kwiatowej aranżacji w Zamku Książ. Są tu też tutaj znani floryści, takie szeroko nazwijmy. No tak, Międzynarodowy Instytut Florystyczny, Szkoła Mistrzowska Macieja Krzusa. Najlepsi floryści w Polsce dekorowali te sale, nagradzani. W tym roku mamy także artystów, florystów z zagranicy, bo są z nami twórcy z Estonii. Mhm. W ubiegłych latach pamiętam, że można było tutaj kupić przepiękne rośliny, nasiona. Czy to jest tradycją? Oczywiście, strefa roślin podczas Festiwalu Kwiatów to jest tradycja. Można zakupić nie tylko cebule kwiatowe, nie tylko nasiona, ale już można kupić całe sadzonka, nawet drzewka. Ja na przykład sobie kupiłem gruszkę. Jak to jest, że co roku macie piękną pogodę, przepiękną? No ja myślę, że tutaj księżna Daisy czuwa nad nami.